Dwór Artusa w Gdańsku jest jednym z 10 obiektów, które powstały nad Bałtykiem od początku XVI wieku i jedynym zachowanym w tak oryginalnym stanie do końca XX wieku. Dwór Artusa zniosło Bractwo Świętego Jerzego, które skupiało tzw. junkrów, rycerzy pochodzących z bogatych rodzin niemieckich. Wnętrze dworu stanowi jedna obszerna w stylu gotyckim sala wsparta na czterech smukłych kolumnach kamiennych. Pod ścianami posadowiono ławy, na których zasiadali bywalcy. Od roku 1531 prowadzono tu intensywne roboty zdobnicze, pokrywając ściany pięknymi boazeriami i fryzami o tematyce mitologicznej i historycznej. Ozdobą jest 11-metrowy piec, dzieło Georga Stelznera, wymurowany w latach 1545-1546. Wyłożony jest 520 kaflami przedstawiającymi portrety najwybitniejszych władców europejskich, tak protestanckich, jak i katolickich. Wrażenie przepychu uzupełniały bogato zdobione meble oraz liczne obrazy. Sale upiększały nie tylko obrazy, ale i gobeliny, modele okrętów, zbroje, tarcze herbowe. Od 1530 roku sala staje się miejscem otwartych rozpraw sądowych. Dwór Artura pomyślany był jako ekskluzywne miejsce spotkań towarzyskich elity gdańskiej. Dopiero w 1742 roku na prośbę gdańskich firm kupieckich rada zgodziła się na projekt przemianowania dworu na giełdę i miasto traci tym samym swoją najsławniejszą gospodę. Dwór zyskuje nową funkcję, staje się ponownie centrum życia kupieckiego. Z najbardziej reprezentacyjnej sali głównej dworu Artusa, bocznymi, niewidocznymi prawie że drzwiami ukrytymi w drewnianej ścianie, przechodzimy do sąsiadującej kamienicy, czyli dawnego domu ławnika. Tu można podziwiać oryginalne wnętrza, zwłaszcza kręte schody. Na szczycie schodów, tuż przy balustradzie, góruje postać damy. Drewniany sufit oraz obecne wszędzie modele statków nadają tej sieni specyficznego uroku. Ciekawa w tym pomieszczeniu jest posadzka w rąby. Pięknie reprezentują się bogato zdobione meble gdańskie. Ściana wyłożona jest kaflami z charakterystycznymi niebieskimi motywami. Wnętrze jest zrekonstruowane meblami i wyposażeniem z dawnej epoki. W dolnej sali można przejść jeszcze na udostępnione do zwiedzania piętro, gdzie odbywają się wystawy czasowe. Wystawa obecna dotyczy czasów współczesnych królowi Arturowi. Są tu zbroje rycerskie, broń oraz namiot z wyposażeniem.
Można też zasiąść, tak jak niegdyś rycerze króla Artura, przy okrągłym stole, symbolu równości i partnerstwa.